trzeci projekt zarządu w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw dzielnicowego budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy Kubli Grzegórz. Zgodnie z informacjami, które przesłaliśmy Państwu drogą e-mailową, do poniedziałku mogli się Państwo zgłaszać osoby chętne do komisji, doraźnej komisji do spraw dzielnicowego budżetu obywatelskiego. Zarząd zebrał wszystkie zgłoszenia i umieścił je właśnie na projekcie zarządu. Zapisane jest to w paragrafie pierwszym. Ja może przeczytam te osoby, które się zgłosiły. Pan Mieczysław Czytajło, pan Grzegorz Finowski, pan Maciej Hankus, pan Janusz Łyczko, pan Łukasz Pietryka, pani Małgorzata Słuchowska. W paragrafie drugim napisane jest przebieg działania komisji. Pierwsze, koordynacja działań związanych z procesem dzielnicowego budżetu obywatelskiego w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa. Punkt drugi, przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz edukacyjnej. Punkt trzeci, organizacja spotkań z mieszkańcami oraz głosowań na terenie dzielnicy. Punkt czwarty, zgłoszenie Radzie Dzielnicy Kubli Grzegórz wyłonionego w głosowaniu zadania do realizacji. W paragrafie trzecim, doraźna komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania. Uzasadnienie, uchwałę podejmuje się w związku z przystąpieniem Rady Dzielnicy II do udziału w dzielnicowym budżecie obywatelskim w 2014 roku. Ja sądzę, ponieważ moglibyśmy dzisiaj zrobić przerwę, żeby w momencie, gdybyśmy podjęli tą uchwałę, to mogłaby się już dzisiaj komisja zebrać i wyłonić spośród siebie przewodniczącego oraz moderatora i osoby do kontaktów. Aczkolwiek sądzę, że dzisiaj to tylko możemy podjąć uchwałę ze składem osobowym komisji doraźnej, a ustalimy dzisiaj termin, w jakim Państwo by się chcieli spotkać i ja jako przewodnicząca jestem zobowiązana zwołać takie spotkanie, pierwsze spotkanie komisji doraźnej. Ja myślę, że jakoś w następnym tygodniu, żeby się Państwo spotkali, ponieważ akurat nie ma jakoś konieczności, żebyśmy na dzisiejszej sesji wyłonili już przewodniczącego, tylko możemy to na następnej sesji. Czy są jakieś pytania? Nie, normalne to jest. Ja chciałem zapytać tak informacji, nie, bo nie za bardzo w tym się orientuję. Kiedy właśnie ma być to robione, te projekty? W tym roku czy przyszłym? Realizowane będą już w następnym roku. Następny rok zaoszczędzi. Następny rok. Tak, w tym roku. Tym? Tak, to zaoszczędzi. Ale jak głosowanie ma być do 5 października, to kiedy to zrobią? Nie, w tym roku to nie zrobią, w tym roku. Nie, a to dla swoich zadań, które będą do budżetu na przyszły rok. Tak? Tak. No właśnie, to tak chciałem się uwagi. Chyba, że to nie. Jeżeli nie ma więcej pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu zarządu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymuje. Wstrzymałam się, bo nie wiedziałam dokładnie.